Beata Szydło. Beata Szydło zrezygnowała z posady premiera w grudniu 2017 roku. Pytanie brzmi, dlaczego? Może Beata należy do sekty Illuminati i musiała zrezygnować z bycia premierem, aby potajemnie brać udział i poświęcić się dla supertajnych egzorcyzmów Illuminati? Bardzo prawdopodobne. Beata Szydło. Beata Szydło ma dwójkę dzieci, Tymoteusza i Błażeja. Tymoteusz Puchacz. Tymoteusz Puchacz to gracz Lecha Poznań. Lech Poznań w 18 kolejce Ekstraklasy 2017-2018 zremisował z Piastem 0-0. 1 + 8 = 9. Beata Szydło ma 11 liter. 1 + 1 + 9 = 11. Ponownie 11. Tramwaj numer 11 we Wrocławiu jedzie przez ulicę Świętej Katarzyny. Święta Katarzyna jest święta. Jan Paweł II również jest święty. Jan Paweł II naprawdę nazywa się Karol Wojtyła. Widzisz coś niepokojącego? Tak. Karol i Beata mają tyle samo liter. Czyżby rodzice Beaty Szydło specjalnie dali jej na imię Beata, aby jej imię miało tyle samo liter co Karol, na wzór Karola Wojtyły? To bardzo prawdopodobna teoria. Ale dlaczego akurat Karol Wojtyła? Może jej rodzice chcieli, aby była taka jak on? Niestety nie wyszło. Wyszło. Wyszło Szydło z worka. Ten tekst jest bardzo niepokojący, gdyż zawiera w sobie nazwisko wicepremier, czyli Beaty Szydło. Nazwisko. Istnieje nazwisko Nowak. Nowak kojarzy się z czymś nowym. W Polsce mamy nowego premiera i jest nim Mateusz Morawiecki. Morawiecki ma 10 liter. 10 liter ma również Illuminati. Beata Szydło.